Łatwo, k***a! Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Chciałam wam w ogóle podziękować za te wszystkie wiadomości i tak dalej, których jest od zajebania, więc totalnie nie ma opcji, że odpiszę na wszystkie, ale się postaram na jak najwięcej, ale to już może jutro, bo teraz dalej gdzieś tam idę zaraz i chciałam wam powiedzieć, że tutaj mam w ogóle jakieś czerwone i mam taką śmieszną bulwę na stopie, strasznie mnie napierdala prawa stopa, ponieważ kopnęłam w kość. Mam puchar, pokażę wam puchar, jest bardzo duży, ale kurwa ma dziury, a co to oznacza, że nie mogę się z niego napić do chuja bawna. Cieszę się, że buzia jest całkiem ohoho. Nie spodziewał, że tak powiem, a naprawdę bardzo dobrze się zaprezentowałeś. I'm not surprised, kurwe syny, tak mnie skrzyślacie ciągle. Jestem czegoś warta i udowodniłam wam to. Mordeczki moje kochane, sorry za dzisiaj, no wyszło jak wyszło, ja dałem z ciebie wszystko, co tylko mogłem, jutro może powiem coś więcej. Także dziękuję za te wszystkie wiadomości od was, naprawdę jesteście wielcy. Mi jest trochę przykro, ale spokojnie. Wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Ja to wiem. A wy to zobaczycie. Pozdrawiam. W walce dwa pasy wygrałem. Double champ. Tak jest. Wygraliśmy, trenerzy są, wszyscy są. Jest dobrze, złamałem rękę, pozdro. Dobry widzowie, nadaję dla was prosto oczywiście z toaletki. Jeżeli myślicie, że razem z Robertem wczoraj daliśmy bardzo dobrą walkę i może ona walczyć o miano walki wieczoru, zachęcam tutaj kliknąć w linka i oddać swój głos na naszą walkę. Będzie nam bardzo miło. Dodatkowo chciałem bardzo wszystkim podziękować za przepiękne wiadomości w DM-ach. Nie jestem w stanie odpisać, bo jest tego naprawdę ogrom, ale dziękuję za całe okazałe wsparcie. Dziękuję, że byliście ze mną, że wierzyliście. Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że się udało wygrać, że przepracowałem te 5 tygodni najlepiej jak potrafiłem. Dziękuję jeszcze raz. Daj buzi. Dzień dobry kochani, ja dopiero wstaję, wcześniej się nie odzywałam, byłam na zszyciu oka, dostałam palcem, paznokciem tutaj właśnie w oko, w powiekę, do wesela się wygoi, najbardziej, najmocniej smakuje zwycięstwo, mam nadzieję, że walka wam się bardzo podobała, zbudowałam świetną formę, mam świetny team, niedługo będę wszystko to podsumowywać, umieszczę post, którym wszystkim podziękuję, mojemu całemu sztabowi, moim sponsorom, Fame, to była naprawdę zajebista gala, jesteście świetni organizacyjnie i nie tylko. Odnowiła się w trzeciej rundzie moja stara kontuzja kolana, ale wrócę silniejsza. Kocham was, dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Buziaczki. Trochę spuchłem, ale dałem z siebie wszystko. Kochani, zawsze walczcie do końca i nie przestajcie w siebie wierzyć. Idę podkreślić, z tego co wiem, Amadeusz się wchodzi do drugiej walki. Kurwa. Nie chcę nic mówić, ale to za jakieś 24 albo 48 godzin będzie żyło swoim życiem, tak czuję. Humorek jest dobry, moi drodzy. No niestety, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Dziękuję wam bardzo za wsparcie. Ciekawe, kto będzie kolejny. Master, słyszysz? Szkoda mordeczki, że nie było drugiej walki, ale co? Waleczka do przodu. A, i chciałbym przeprosić lekarza. Kurczę, w wywiadzie teraz obejrzałem, powiedziałem, że ten niebany lekarz, powiedziałem to pod wpływem emocji. Bardzo fajni i sympatyczni to byli lekarze. Kurczę, no nie chciałbym ich obrazić, bo naprawdę, no, zależało im tutaj, żeby na moim zdrowiu. Także przepraszam. W sumie było ich kilku tych lekarzy, no, więc nawet nie wiem, którego miałem konkretnie na myśli. Przepraszam. Was widzowie też mogę przeprosić, że nie było drugiej walki, no ale nie jest to ode mnie zależne. Trudno, niesmak pozostał, ale mam nadzieję, że walka się podobała. Jestem sam ciekawy, jak wyglądała, jak ją obejrzę, to coś,
Coś tam wam powiem o tym. Niedługo wrzucę piosenkę. Wydaje mi się, że nawet mogę ją wrzucić w nocy albo jutro ją wrzucę. Oglądajcie story, na pewno dzisiaj zrobię jeszcze live'a, pogadamy sobie i tak dalej. Buziaki. Bierzutko spod prysznica, muszę stanąć troszeczkę w obronie Fame MMA. Kto się spodziewał, że jakieś tam rany wojenne uniemożliwią mi walkę z Dubielem? Przecież nikt się tego nie spodziewał. Biorąc pod uwagę wszystkie moje walki, nigdy nie miałem jakichś poważnych obrażeń podczas walki, także nie możecie się czepiać Fame'u, że ja walcząc doznałem na przykład złamania nosa. No, taka moja mała obrona w stosunku do Fame MMA. Też jestem troszeczkę zawiedziony, też jest mi trochę przykro, ale cieszmy się tym, co było. Dziękuję wam za kibicowanie mi tego dnia. W ogóle to bekę mam serio z ludzi, którzy gadają, że walka była wyrównana, obejrzałem ją 3 razy. Pierwsza runda, no prawie go znokautowałem, totalna dominacja w stójce, fruwał po tym oktagonie, plus leżałem na nim ileś czasu. Także zdecydowanie moja runda. Druga runda, no kopnął kilka razy i uciekał całą rundę. Jego narożnik tylko krzyczał: uciekaj, 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 uciekaj. Słychać zresztą było, jak sobie puścicie. No ale ostatecznie dociskał mnie ileś czasu do siatki, więc runda dla niego, brawa dla niego. No i trzecia runda, prawie od początku rundy na nim leżałem i co jakiś czas zadawałem ciosy i tak praktycznie do końca rundy. Więc gdzie ta wyrównana? Ja praktycznie nic nie dostałem. Trafił mnie kilka razy, ale jak już trafił, to zrobił szkodę. Złamany nos, ale mając takie okinola, ciężko, żeby jak się w niego trafi, żeby go nie złamać. Lekkie rozcięcie tutaj i być może coś z kością. Podejrzanie to wygląda na USG. Dowiemy się w poniedziałek po obszernych badaniach, ale gdzie ta wyrównana walka? Ale szacunek dla Kacpra. Giga dobrze się pokazał. Mimo wszystko przetrwał 3 rundy i miał dużą wolę zwycięstwa w 3. rundzie. Jak runda się zaczęła, to od razu wbiegł, bo bardzo chciał wygrać i czułem tą wolę walki. Dużo ma wolę walki i myślę, że niejednemu gościowi jeszcze utrze tutaj nosa na prawdę. No walczył z totalnym gołtem, już nie jest oskarkiem, teraz jest kraszerem. Także no, z mojej strony szacunek, bo mimo wszystko stawił opór i bardzo chciał wygrać i czułem tą jego wolę walki. Pustka dopada mnie, przyszła tu sama, mimo że staram się nie zagrać chama, nie siedzieć w oparach, choć leczy się bania, gdy jestem zły zaraz. One to baną, są twoje zachowania, wiem tego nie chciałaś. Jak Tony Montana, choć nie będę udawać, kim znowu stawać mam się.